Do wypadku drogowego doszło w poniedziałek przed godziną 8 przy ulicy Warszawskiej we Wsoli w kierunku stolicy. 49-letnia kierująca Skodą wjechała na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, zderzając się z pojazdem marki Volkswagen, którym kierowała 35-latka. Obydwie kobiety były trzeźwe. Również obie trafiły do szpitala. Droga w kierunku Warszawy była zablokowana przez około 2 godziny. Policja prowadziła objazdy drogami lokalnymi.